Real 70. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por ayudar a un impedido con sus barreras y por limpiar la escena del de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una. Tú no crees más humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano. Bardzo miło nam jest powitać Państwa z trybuny prasowej stadionu Donbas Arena. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Szkoda! To była znakomita okazja do zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Ale czasu jest jeszcze sporo, a to była niezła zapowiedź tego, co tu się dziś jeszcze będzie działo. Axel Witsel. Timo Werner, Amin Arit, Gnabry. Czy będzie prowadzenie? Wspaniała gra w obronie, odebrał mu piłkę. Wymanewrował obrońców, no i teraz? Tak, gol. Ale szpech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Próbują ataku bokiem boiska. Ależ przeczytał to jak profesor. Ależ szansa na prowadzenie. Cristiano Ronaldo. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie wciekł. Bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Spójrzmy na powtórkę. Warto. Piękny gol. Tak, będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Cristiano Ronaldo. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Fantastycznie teraz Ronaldo. A jednak na offside'zie Messi. Delaney. Axel Witsel. Piłka idealnie za plecy obrońców. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego, ale nic z tego. Ależ pechowe podanie i strata. Za chwilę może być dogodna okazja. To musi być wyrównanie!
Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu! Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadku. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Sędzia przerywa grę, rzut wolny. I piłka już w grze. Cristiano Ronaldo. Dobre, ofensywne wyjście. Wspaniała interwencja bramkarza, uratował teraz swój zespół. Zobaczyliśmy, co znaczy bramkarski refleks i podejmowanie decyzji. Wydawało się przecież, że to będzie pewna bramka. Dogrywa, nieco rewelacyjnie. Czy będzie prowadzenie? No, piłka oddana i zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Werner. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Przedarł się przez obronę. Messi minimalnie przestrzelił. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Gol! Cristiano Ronaldo! Doskonale się tam znalazł. Zasłużona radość. O czym on myślał? Koszmarny błąd bramkarza. Trochę groteskowa ta sytuacja. Kompletnie się pogubił. Bramka za darmo dla rywali. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Cristiano Ronaldo. Już blisko pola karnego. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Delaney. Dobre podanie za plecy obrońców. Aj, nikt nie przeciął tej centry. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Cristiano Ronaldo. Widz, mierzona piłka wprost za plecy obrońców. No, nie popisał się teraz. Bardzo słabe wykończenie akcji. Tak, zmarnował doskonałą sytuację z bliska. Menedżer nie wygląda na zadowolonego, ale trudno mu się dziwić. Kapitalnie minął obrońcę. Nici z podania przejął Umtiti. Cristiano Ronaldo. Ładnie, prostopadłe zagranie. Ależ okazja Messiego. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Werner. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Rivaldo. Przy piłce Cristiano Ronaldo. No i strata piłki. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gnabry. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No tak strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Boateng. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Gnabry.
No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. No i strata piłki. Ładnie pomyślane. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali, nawet na remis. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Gnabry, ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Delaney. Przejęli piłkę. Ronaldo. Może dośrodkować. Antoine Griezmann. Niestety strata piłki. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Sędzia kończy pierwszą odsłonę tego spotkania. Sporo się tutaj działo do przerwy. Obejrzeliśmy aż 5 bramek. Na tablicy wyników na razie jest 4-1. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Perisic. Nico Schulz. I piłkę przejmują rywale. Thomas Delaney. Piłka przy nodze Wernera. Ma dobrą okazję do strzału. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Świetnie uwolnił się od obrońców, a później, będąc już sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował tej doskonałej okazji. 4-2. Bramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. Złe podanie Messiego, strata. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Ivan Perisic. Gnabry. Zobaczmy, co zrobi. Gnabry! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Perisic. Obrońca na posterunku. Lionel Messi zbliża się do pola karnego. Mitchell. Znowu celne podanie tego zawodnika. Perisic, Amin Arić. Dobrze odczytał intencje rywala. Fantastycznie teraz Ronaldo. Messi. Ronaldo w polu karnym. Tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Cristiano Ronaldo trafia dzisiaj po raz trzeci, zdobywając hat-tricka. Świetny występ portugalskiego napastnika.
Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Kolejny raz udanie interweniuje. Prostopadle za linię obrony. Strzela Leo Messi! Fantastycznie broni bramkarz. W takiej sytuacji naprawdę wymagało to wielkiego kunsztu. Brawo! Centruje z rogu w pole karne. Strzela! Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Ma możliwość odegrania. Może stąd strzelać. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No, mogą teraz skarcić rywali. Dembele. Lionel Messi. Perisic. Schulz. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Doszedł do tego prostopadłego podania. Znakomita interwencja, niebezpieczeństwo zażegnane. Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzi się i w dzisiejszym meczu. Delaney. Już blisko pola karnego. Werner. Szansa! Bramkarz broni jak na treningu. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Gnabry. Perisic. Timo Werner. Może spróbować szczęścia! Udanie. Nie zablokowali ten strzał. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Perisic. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Teraz to bułka z masłem, ale ta poprzednia obrona klasa światowa. Tak, to była parada, jakie chciałoby się oglądać częściej. Znakomite wyczucie strzału i świetny refleks, a do tego bramkarski instynkt. Delaney. Ależ go wypatrzył. Timo Werner. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Niestety strata piłki. Amin Arit. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Jordi Alba. Ryan Giggs przy piłce. Suarez. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, wyraźny sygnał od trenera, żeby teraz grali pressingiem. Chyba zaczną grać. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Nie trafił, ależ mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Próbują. Nieładny był ten ślizg. Może być za to kartka. Żółta kartka dla Boatenga. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul.
Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Sędzia jednak nie przerwał gry. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Leo Messi przed świetną okazją. Dla niego taka odległość to niemal jak rzut karny. Złe podanie Messiego, strata. Mają teraz szansę na kontratak. Gnabry. Znakomita sytuacja. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przyjęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. 5-3. Przy tak słabo dysponowanej obronie dwubramkową przewagę łatwo można roztrwonić. No, strzelili bramkę, ale nie zmienia to faktu, kto wygra to spotkanie. Choć teoretycznie, dopóki nie zabrzmi końcowy gwizdek, wszystko jest możliwe. Ta bramka może im na chwilę doda skrzydeł, ale nie sądzę, żebyśmy byli świadkami jakiejś niespodzianki. Będzie bramka! Nie, z tego nie będzie bramki. No i Cristiano Ronaldo. Przejęli piłkę. No i strata piłki. Arbiter kończy mecz. Co sądzisz o tym występie Cristiano Ronaldo? Oj, nieudany.